Zamierzam wam coś przeczytać. Dostaję wiele listów. I nie wiem, gdzie to dostałem. Byłem w wielu różnych miejscach w ciągu ostatniego tygodnia i to pokazało się w jednym z nich. I mam zamiar wam to przeczytać. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Napisane jest damskim charakterem pisma: To mniej więcej wszystko, co mogę powiedzieć. Ale nie ma na tym adresu ani imienia. To nie jest pytanie, ale komentarz albo. Może bardziej dokładnie wiadomość. Spędziłam ten miniony weekend na ceremonii Ayahuasca, która dla tych z was, którzy jej nie znają, jest południowoamerykańską medyczną rośliną halucynogenną. Część z was może na to wywracać oczami. Ale Ayahuasca daje ci kontakt z prawdziwą archetypiczną dziedziną bytu. Użytkownicy tego lekarstwa w powinnam powiedzieć, Odnoszą się do ajałaski jako jej, ponieważ duch rośliny jest zdecydowanie żeński, a spotkanie z ajałaską jest spotkaniem z wielką matką stworzenia, boginią, odchłanią, z której pochodzą wszystkie rzeczy, żeńską opozycją dla logosu. Doktorze Peterson, pojawiłeś się w jednej z moich wizji ajałaska. To może wyjaśniać, dlaczego wydawałem się ostatnio wyglądać zmęczony. Doktorze Peterson, pojawiłeś się w jednej z moich wizji Ayahuasca. Zapytałam ją, kim jest Jordan Peterson? Co on robi? Co jest czymś, co ja bardzo chciałbym wiedzieć? A ona odpowiedziała z absolutną jasnością. Cytat. On jest tutaj, aby w waszych czasach wywołać i przebudzić na ziemi męski boski pierwiastek. W Także w tym miejscu pragnę podziękować Ci głęboko z całego serca w imieniu Wielkiej Matki, bogini boskiego żeńskiego pierwiastka, która niecierpliwie oczekuje przebudzenia męskiego pierwiastka do boskości i służby. Także nie dostaję takich listów każdego dnia.